Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Progress League. Dzisiaj znowu trochę zmieniamy format, ponieważ zagramy sobie 3 mecze. 2 pierwsze będą pocięte, trzeci będzie puszczony w całości, żebyście mogli poprawić błędy. Generalnie gramy jedynki, tutaj jak widzicie spadłem sobie do czempiona 1 dywizji czwartej, także jest duża szansa, że po prostu powygrywamy w dzisiejszym odcinku. Standardowo oczywiście, jak widzicie jakieś błędy, które robię, co tam mogę zmienić, poprawić w swojej grze, to piszcie. Pierwszy przeciwnik, Peter Burn, nie wiem jak to przeczytać. O kurczę, lak na start. Co czuję, że on może mieć problemy. Gramy sobie na minuskiem. Kiedyś tam grałem dużo jedynki oktanem, ale wracamy do minusa. O kurde, zdemował nas. A nie wyglądało to, jakby miał nas trafić, prawdę mówiąc. Wygrywamy kickoffa. Nieważne. Generalnie nie grałem jeszcze dzisiaj jedynek, także tego typu strzały mogą być częściej. To było beznadziejne, ale to zawsze tak się dzieje na nagrywkach. Mamy generalnie ping. Nie mogę, nie umiem grać. To jest typowe nagrywanie odcinka. Skupiam się za bardzo, przez co nic mi nie idzie. Dobra, ładny flip siadł. Ale nie na tyle ładny, żeby bramką. Dobra. Oła, mamy banta, dostaliśmy. No generalnie nie jest to dobry mecz. Nie mogę nic trafić. No bez sensu to jest. Nagrywanie powinno być zabronione. O, trafiliśmy. O, ja ten mecz bez sensu gram. No jakoś tam weszło fartownie. Siedzi. No dobra, powoli coś tam nadrabiamy, ale też mam trochę przylogowany mecz cały. Trafił. Już jestem zrezygnowany, ale no nie będę forfejtował na odcinku. No, pierwszy mecz to była porażka. Dostaliśmy łomot. Jak to się mówi, no trzeba się rozgrzać. Mam nadzieję, że drugi mecz będzie lepszy i trzeci. No dobra, drugi mecz wracamy, ten sam przeciwnik. Na razie nie mamy pingu. Trzeba wygrać. Nie wiem, czy lecieć na content, czy na zwykłą bramkę. Trafiliśmy. Byśmy mogli trafić. Dobra, 1-0. Właśnie często jest tak, że jak się z kimś rewanżuje, to zupełnie inaczej przebiega mecz.
był ten numer. To jeszcze bardziej. Bez sensu, żeby go challenge'owałem, ale spanikowałem. Dobra, gościu. Nie wiem, co zrobił. Lubię to robić. Jest to bardzo skuteczne i w sumie fajnie wygląda. Na drugą stronę, na czas. A to było głupie. No to już chciałem zrobić coś pod odcinek i wyszło jak zawsze. Nie trafiliśmy. Na szczęście goście się wylał. Nie pytajcie, co ja zrobiłem. Nienawidzę siebie. Są dużo trójek, gram ostatnio, przez co challenge'uję piłki, których nie powinienem challenge'ować na jedynkach. Jest to brak obycia. Dobra, byliśmy szybsi. Ale to bo jestem beznadziejny, nie potrafię nic zrobić dzisiaj. Dobra, po kickoffie strzelamy chociaż. Dobry. Tragiczny. Prawie weszło. Znowu spinam się na odcinku po prostu. Nie wiem z jakiego powodu. Nie dosiedliśmy go za bardzo. Nie mogę. Ja nie wiem, co ja mam robić. Nawet w boost nie mogę trafić. Najgorsze jest to, że ten gość jest słaby. Ten odcinek będzie beznadziejny. Może trzeci mecz to odratuje grany w całości. Może nie. Dywizja down. Super, super. Trzeci przeciwnik, tym razem ktoś inny, T21. I jedziemy po kickoffa, bo teraz muszę komentować, bo zapomniałem, że ten mecz gramy w całości. Przeciwnik chyba już z niższej półki, bo pojechał po pusta zwyczajnie. A, on przylogowało. Widzieliście to. Wiecie, że to akurat się nie wiem, że przylegowało. Ewidentnie teraz słabszego przeciwnika trafiło na ten ostatni mecz, co gramy w całości. Chyba przez cały odcinek pokazywałem wam moje kickoffy, przynajmniej większość, żebyście ktoś co do nich mogli coś dodać od siebie. Chciałem zrobić jakiegoś preflipa pod odcinek. No. Nie wiem, nie mam wyczucia w niczym. Ostatnio po przerwie. Kofu raczej wygrywam. No. Ten przeciwnik no, zostawia mi dużo miejsca. Generalnie nie zostawiajcie na jedynkach dużo miejsca. Już będzie dobrze. On nie należy do tych najbardziej skutecznych. I taki ja jestem. Gramy ze sobą. Pik.
Aj, ile przylagowało znowu. No to mam niestety internet nie z najbliższej półki. Zwłaszcza w godzinach, w których gram. Generalnie miałem już co 2 do 4 na tych jedynkach, ale tak jak mówiłem, nadeszła przerwa, po której moje umiejętności drastycznie spadły. Nawet nie potrafię zmienić kamery, żeby sobie zobaczyć. Ale tu trochę wygrywamy, to chyba niczym zastrzeżeniem powinniście mieć. O, to bardziej świadczy o reszcie, że jak wygrywamy kick-offy i mamy muzyki w plecy, to kolorowo nie jest. No nie, przelagowało? Ale nie ma gusta. I dalej mu dałem oddać strzał, który jakby trafił, to bym pewnie nie obronił. Generalnie strasznie wolny dzisiaj jestem. Czas reakcji mam strasznie słaby. Bo też przez to, że jestem zmęczony. Mówiłem coś o wygrywanych kick-offach. To mam wygranego. Zacząłem przegrywać kick-offy, to już wszystko. Nie, Proma coś pisze. Pozdrawiamy Proma. Dobra, nie odpisujemy mu na razie. Okay. O, shadow bump. Nasz przeciwnik się stiltował. Tutaj. Zwyzywał nas, ale to nic innego. To jeszcze jak się zrobi bamba. Generalnie, normalnie gram bardzo dużo więcej na bampy, ale chciałem uniknąć tiltu na podcinkach przeciwników chociaż. Ciekawe czy wyjdzie. Już nos mazę śmiecia. Czasem zdenerwowanie przeciwnika też działa na korzyść. Że nie ma w tym nic złego. Pamiętajcie, nie przejmujcie się i bumpujcie. Nasz przeciwnik jest podenerwowany i przestaje grać w tej chwili. Autentycznie przestał grać. Nie? Teraz już w ogóle będzie zdenerwiony. Ale to jest autentycznie. Pierwszy przeciwnik odpalił się End of Season. Try Hard Ones. Nie wiem, co ja mam powiedzieć o tym meczu. Try Harduje jedynki. Przepraszam was wszystkich, że tak grywam Progress League. Wiem, że chcecie, żebym go bumpował teraz dwa razy bardziej niż wcześniej. Podhaczyć między zrąbane. Dobra, nie strzelamy tak. Sforfejtował. At least get some. No dobra, no to jak widzimy, dwa mecze przegrane. W trzecim zostaliśmy zwyzywani, także myślę, że odcinek jak najbardziej udany. Postaram się nagrać również jakieś dwa dwójki, rankedy, trójki, a również Progress League, tam jestem troszeczkę wyżej, nie ma co ukrywać. No i to chyba było na tyle. Jak macie jakieś porady, to piszcie śmiało, elo elo.